Iga Świątek w kolejnej rundzie prestiżowego turnieju w Madrycie. Liderka światowych list po nieco ponad godzinie jednostronnej gry pokonała Soranę Kirstę, oddając rywalce tylko 2 gemy. Po szybkiej wygranej Polka stała się zawodniczką z najwyższym procentem wygranych na mączce od 2000 roku. O ćwierćfinał powalczy natomiast z Sarą Soribę-Sztormą, która w 2 setach ograła faworyzowaną Wiktorię Azarenkę. Hit nie zawodzi fanów Ekstraklasy. Jagiellonia i Pogoń pokazały otwartą grę, która poskutkowała aż 4 bramkami. Jaga miała nawet szansę na zgarnięcie pełnej puli, ale w jednej z ostatnich akcji meczu 100% szansy nie wykorzystał Dominik Marczuk. Starcie w Białymstoku zakończyło się więc podziałem punktów. Było tych wiele sytuacji, no ale co, no szanujemy ten punkt tutaj, tak? Tak jak mówiłem, powtarzam jeszcze raz, że Pogoń jest mocnym zespołem i na pewno szanujemy i teraz już skupiamy się na Mielcu. Dalej jesteśmy liderem, dalej mamy wszystko przed nami i wszystko w swoich rękach, także my skupiamy się na sobie, nie musimy patrzeć na innych. Remis oznacza, że przed starciem Śląska z Ruchem Jaga ma 5 oczek zapasu nad liderami peletonu pościgowego. Dziś zresztą do mających po 51 oczek Lecha i Śląska dołączył Górnik Zabrze. Rewelacja rundy wiosennej gładko bowiem 4-1 grała ŁKS Łódź i tym samym przybliżyła się do miejsca gwarantującego występ w eliminacjach do europejskich pucharów. Od celu, jakim jest Mistrzostwo Anglii, oddala się z kolei Liverpool. Po przegranej w derbach z Evertonem podopieczni Jurgena Kloppa zremisowali dziś z West Hamem United 2-2, tym samym dopisując na konto dopiero 5 punkt na przestrzeni ostatnich 5 spotkań. To natomiast oznacza stratę 2 oczek do przewodzącego stawcy Arsenalu, który ma w zapasie 1 zaległe spotkanie. Warto dodać, że poznaliśmy następcę niemieckiego opiekuna The Reds. Jak poinformował Fabrizio Romano, Jurgena Kloppa na ławce trenerskiej zastąpi obecny szkoleniowiec Feyenoordu Rotterdam, Arne Slot. Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks i Indiana Pacers coraz bliżej ćwierćfinałów NBA. Leśne Wilki odniosły 3 zwycięstwo z posiadającą mistrzowskie aspiracje drużyną Phoenix Suns. Ekipa z Teksasu natomiast objęła prowadzenie 2-1 w zaciętej rywalizacji z Los Angeles Clippers. Najciekawiej było jednak w Indianie, gdzie miejscowi dopiero po dogrywce grali Milwaukee Bucks i również prowadzą 2-1. Promocja przypadnie zespołom, które jako pierwsze zapiszą na koncie 4 wygrane. Projekt Warszawa z brązowymi medalami siatkarskiej plus ligi. Stołeczna ekipa zamknęła rywalizację z Asseco Resovią po 2 emocjonujących spotkaniach, notując zwycięstwa po 3-0. Dla projektu jest to powrót do strefy medalowej po 3 latach przerwy. Znakomity sezon stołeczni uzupełnili także zwycięstwem w Pucharze Challenge.